Oto jest sytuacja. 12-15% chronicznego bezrobocia, jak mówiliśmy, 20% bezrobocia wśród młodzieży od 18 do 30 lat. Ponad 15% pracowników na umowach śmieciowych. Ponad 15%. To jest postępujący proces w tej chwili, zgodnie z trendami, które występują w całej Unii Europejskiej. W sumie nie mniej niż 55% obywateli wykluczonych z rynku pracy. To jest to zjawisko wykluczenie. Przy czym 60-70% pracowników zarabia w granicach 1500 zł, proszę Państwa. To są realia, to jest wykluczenie, prawda? Wymiar pracy należy do najwyższych na świecie w Polsce. Od 1500 do 200, tutaj jest 200 do 200 godzin rocznych. Do 2000, przepraszam, tak, tutaj jest błąd, zabrakło jednego zera. I do godzin rocznych pracujemy tutaj w Polsce. Ustępujemy tylko w tym na świecie walecznym Meksykanom. Koreańczykom. Południowym, północnym pracą statystyki. Proszę Państwa, łamanie prawa do powszechnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Oto jest sytuacja. Postępujący proces komercjalizacji służby zdrowia. Prawda, wiemy jak są, już zostały przegłosowane te ustawy, które mają, poddają pod opieką samorządów, prawda, te służby zdrowia, wiadomo, że tam są ogromne zadłużenia występują w tych samorządach, prawda, rzeczywiście to jest pierwszy krok do prywatyzacji, bo nie są w stanie podźwignąć, prawda, koszty tych szpitali. 30% chorych nie dociera do służby zdrowotnej w Polsce. To są obliczenia, badania wyspecjalizowanych jednostek tutaj instytucjonalnych, proszę Państwa. Osoby bezrobotne mogą stracić prawo do opieki medycznej dzięki wychwalonej w 1929 roku specjalnej ustawie, która zawiera właśnie taką możliwość. Opieka specjalistyczna staje się trudno dostępna w tym kraju, jak tutaj mówiliśmy przed chwilą, prawda? Stan zdrowia u biednych obniża się w Polsce, zresztą jak w całym świecie, to jest niby naturalne zjawisko, prawda, że u biednych ten stan zdrowia się obniża, ale biedni w Polsce żyją o wiele krócej niż bogatych. Na pracy, wiemy z pewnych badań, nawet prowadzonych przez kół rządzących tutaj, że około 20 lat mniej żyje się niż po lewej stronie Wisły. To może być uderzające, ale to jest prawda. Przyjmuje się przeciętnie na świecie, że różnica w wieku, czyli w wieku, który się dożywa, prawda, dożyje w krajach wysoko rozwiniętych, wynosi średnio około 10 lat. Tylko, czyli bogaci żyją średnio rzecz biorąc 10 lat dłużej niż biedni. Pozwalamy, prawda? Jest przyzwolenie. Najprawdopodobniej na takie różnice. Ale w Polsce patrzcie tutaj, co mamy w Warszawie, proszę Państwa. Są potwierdzone badania. Wykluczenie, proszę Państwa, dotyczy łamania prawa do powszechnej edukacji. Oto jest sytuacja. Postępuje degradacja szkolnictwa powszechnego z powodu niedofinansowania sektora. Dostęp do studia dzieci rodzin robotniczych i wiejskich jest coraz bardziej ograniczony. 58% polskich studentów to płacący w tej chwili za studia studenci. Nie ma żartów. To jest elitarne szkolnictwo wyższe w tej chwili. Na wzór anglosaskim specjalny, na wzór wojny amerykańskiej i Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie i Stanów Zjednoczonych. Prawda? Podczas gdzie tutaj mamy dookoła zupełnie inne systemy szkolnictwa wyższego, chociażby te, które królują w krajach skandynawskich. Prawda? Polskie szkolnictwo produkuje coraz więcej bezrobotnej inteligencji szkolnej. Bo bezrobocie po prostu nie ma się gdzie się zatrudniać po ukończeniu studiów później. Wykluczenie dotyczy, proszę Państwa, łamanie powszechnego prawa do mieszkania i to było tutaj bardzo centralny tutaj tematem naszej dyskusji. Nie mniej niż 4 miliony osób nie ma gdzie mieszkać w Polsce. Bo czasami mówimy, prawda, o naszych szczątkowych problemach, wiemy, że znajomego wiek smitowali, prawda? Ale tutaj w tej sali jest kilka przykładów. To w skali kraju oznacza to w tej chwili. Nie mniej niż 10% mieszkań w Polsce nie nadaje się do zamieszkania.
na stratę trzeba spisać te mieszkania. Ludzie mieszkają w warunkach urągających godności ludzkiej. 7% do tej 10%. Nie ma programu dofinansowania dogodnego budownictwa komunalnego w tym kraju. O to trzeba walczyć. Ten ruch sprawiedliwości społecznej ma wielkie pole do popisu. W walce właśnie o upodmiotowienia budownictwa komunalnego. Tańsze, dogodne, przyswoite, prawda, standardowe budownictwo, nie byle jakie budownictwo. Jest to możliwe, gdyby na przykład byłaby polityka, która uznaje grunt pod budowę jako dobre publiczne. Chociażby są kraje, które już przyjmują takie rozwiązania i dlatego obniża się od razu cena mieszkań w różnych krajach. I to są rozwiązania, o których można walczyć, to nie są po prostu z innej planety, prawda? Banki, deweloperzy bogacą się przy sprowokowanej nędzy mieszkaniowej w tej chwili w Polsce. Tymczasem przyzwolenie na eksmisję, jak tutaj słuchaliśmy przed chwilą, wskazuje na wymarcie rosnącej grupy obywateli w tym kraju. To jest ta sytuacja. Wykluczenie dotyczy, proszę Państwa, łamania prawa do demokratycznego udziału i kontroli nad gospodarką. Wydaje się, że nie. Prawda? Mówili nam, że jednak to jest gospodarka rynkowa i koniec, pracodawcy, przedsiębiorcy prywatne i reszta musi po prostu harować i pracować. Nie, mamy prawo do kontroli społecznej nad gospodarką tego kraju, bo jest zasada artykuł 20 w artykule, który mówi o społecznej gospodarce rynkowej w Polsce. Nawet konstytucja o tym mówi, tylko że papier litera martwa tej konstytucji. Gospodarką sądzi wolny rynek, ani społeczeństwo. Prywatyzacja zakładów publicznych godzi w interesy pracowników i całego społeczeństwa. Proszę Państwa, mówiliśmy tutaj w sprawie speców przed chwilą. Awans społeczny nie idzie w pasze w kraju ze wzrostem gospodarki. Na to są niezbite dowody, które musimy bronić i będziemy bronić. Prawda? Uprzywilejowanie własności prywatnej przeczy konstytucyjnej zasadzie społecznej gospodarce rynkowej, które jest nawet napisane w tej konstytucji. Bo prawda mówi się, że rzeczywiście ma być ta społeczna gospodarka rynkowa, ale jednak prawo, prywatna własność to jest święta własność. A resztę inne, pluralistyczne formy własności są zdyskryminowane. Nie są wspierane przez państwo finansowo, legislacyjnie. To jest zupełnie nie tak. Uprzywilejowanie podatkowe dla najlepiej zarabiających. Obciążenie podatkowe VAT-em najmniej zarabiających. To są po prostu naprawdę nieustanne zamachy na kondycję społeczną, które prowokują właśnie to wykluczenie. Jest najlepiej zarabiających, mniej płacą, jak to, że z kolei będziemy obciążać VAT-em po prostu tego społeczeństwa. Przecież VAT, proszę Państwa, jest podatkiem regresyjnym. To znaczy, że dotyczy przede wszystkim i ludzi najmniej zarabiających. To jest ten podatek, który płacimy kupując towary w supermarkecie. Jeśli podnoszę ten podatek, powiedzmy chociażby na chleb, no to kto cierpił z tego powodu? Czy na te różne podstawowe usługi, prawda? Nie można manewrować podatkiem VAT-u w ogóle w kraju o tak niskich dochodach jak w Polsce. To się nie mieści w głowie, to są prymitywne, średniowieczne, wieczne rozwiązania, które przyjmują władze sądzące tutaj w Polsce 20 lat. Wykluczenie i na końcu wykluczenie dotyczy łamania prawa do kontroli społecznej nad mediami publicznymi i do demokratycznej produkcji informacji. Jesteśmy tutaj teraz i nie ma TVN-u, prawda? Nie ma TVP, prawda? Nie ma Polsatu, nie ma pierwszego programu radia. Prawda, jesteśmy wykluczeni w sensie, ale to jest wykluczenie systematyczne i dzięki temu utrzymuje ten porządek rzeczy, proszę Państwa, bo nie przewijają się do środków masowego przekazu te ważniejsze tematy, o których musimy walczyć. I z tego właśnie wynika. Mediami po prostu w tej chwili władają różne te wszystkie partie czy grupy interesów, które są ekonomicznie tutaj ustawione w Polsce. Media ograniczają dostęp społeczeństwa do pluralistycznego oglądu informacyjnego. Sprawy polityczne zasadniczej wagi nie wchodzą w ogóle do mediów. Dyskryminacja i dostępem do środków medialnych przedstawicieli pozaparlamentarnych grup politycznych. Jesteśmy pozaparlamentarną, zupełnie legitymizującą, zlegitymowaną grupą
społeczną. Ale nie mamy dostępu do tych mediów, prawda? Ruch Sprawiedliwości Społecznej to wyzwanie polityczne dla postępowych i humanistycznie nastawionych obywateli grup społecznych RP. Dla tych, którzy utożsamiają się z solidarnym porządkiem społecznym i gospodarczym Polski, proszę Państwa, których prawa społeczne nie są respektowane, których postawa obywatelska łączy się z obowiązkiem moralnym walki o rzeczywistnienie zasady państwa prawnego, którzy czują w siebie siły i wolę walki o stabilizację materialno-bytową, o sprawiedliwy podział majątku wypracowanego przez wszystkich, o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, którzy uważają, że Polska powinna być wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Tak, proszę Państwa, ruch sprawiedliwości społecznej to ruch dla tych, którzy utożsamiają się z solidarnym porządkiem naszego państwa. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym zakończyć prezentację i zapraszać serdecznie, łącznie z nami wszystkimi, co tutaj zabieraliśmy głos, ci, którzy nie zabierali głos, ale najprawdopodobniej nadajemy w tej samej frekwencji, prawda, do woli walki, do włączenia się do tego, do budowy, bo tutaj właśnie chcemy po prostu wołać do budowy tego ruchu. To nie jest ruch, który buduje się z góry. To jest ruch, który będzie się budował, jak powiedział Piotr, prawda, w dzielnicach, który już się buduje dzięki kancelarii, działalności kancelarii społecznej, na który ma się rozrzeszyć, prawda, na te wszystkie sektory, na te wszystkie sektora życia naszego społecznego. No i po prostu trzeba wierzyć, że to się uda. Ja myślę, że nasze najbliższe plany są jasne. Będziemy żądać podwyższenia progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy socjalnej, społecznej. Bo to więcej pieniędzy jest albo dla nas, albo dla nich. Taka jest prosta sprawa. 1 czerwca zapraszamy pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na 17. Będziemy żądać prawa do wypowiedzenia się, czy chcemy sprzedaży specu komuś obcemu. W maju i w czerwcu będzie czas na zbieranie podpisów. Nie wiem, czy wiecie, ale spółdzielnie mieszkaniowe zbierają podpisy pod zniesieniem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Miasto ma nam dać te tereny, te grunty zabudowane za 5% wartości. To normalne. Jeżeli Rada Miasta odmówi, to musimy zorganizować masową manifestację. Te działania wynikają ze spójnej wizji programowej. Ta wizja musi zostać zapisana na papier. Musi powstać program Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Program będzie zbiorem naszych potrzeb w szerszym kontekście, tak jak to Roberto przedstawił. Chcemy zaproponować program dla każdego człowieka, dla rodziny, dla społeczności spółdzielczej, sąsiedzkiej i dla kraju. Zapraszam każdego z Was na dyskusję programową. Utwórzcie Radę Programową. Rada będzie dyskutować o programie w dzielnicy, a potem zbierzemy propozycje. Chcemy do zjazdu założycielskiego przygotować projekt programu. Liczę na Waszą pomoc. Jednocześnie będziemy prowadzić działania organizacyjne. Ma powstać ruch nowego typu. Ruch społeczny i polityczny. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Ruch, który reprezentuje społeczeństwo i nie mówi w imieniu społeczeństwa, ale we własnym imieniu. Dla praktycznego działania musimy napisać statut, projekt statutu ruchu. Statut ma zagwarantować oddolne formułowanie programu teraz i w przyszłości. Też będziemy zbierać Wasze opinie na temat projektu i Wasz projekt Rada Programowa przedstawi na jesieni. Chciałem zaprosić każdego, kto chce do włączenia się do przygotowania programu i tutaj będzie Roberto i mój numer telefonu jest podany. O zgłaszanie się albo teraz, albo telefonicznie w najbliższym czasie. Ludzie przychodzą do ruchu przez kancelarię, prawda? Ale zostają, dostają pomoc na co dzień, wspierają się wzajemnie i wchodzą na ten wyższy poziom, stają się obywatelami i walczą wspólnie o swoje prawa. Taki jest ten pomysł. Te dwie rzeczy trzeba traktować oddzielnie, chociaż one są ze sobą organicznie połączone. Zawsze jest za mało czasu, ale kiedyś trzeba zacząć. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobiliśmy ten pierwszy, bardzo ważny krok. Kolejne spotkania w kolejnych miastach, jesteśmy w kontakcie, kolejne spotkania w dzielnicach, a kolejne nasze wspólne spotkanie 1 czerwca, gdzie uczcimy Dzień Naszych Milusińskich. Dziękuję Państwu bardzo.